Cześć, witajcie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj, jak widać po tytule, będzie paczka od moich widzów, od pary, która chciała się ze mną podzielić produktami ekologicznymi, próbkami. Muszę Wam powiedzieć, że sporo osób do mnie pisze, chcąc przesłać mi paczkę, przesłać mi jakiś tam krem czy jakiś inny kosmetyk. A ja bardzo często odmawiam, bo ja mam bardzo dużo kosmetyków i wolałabym, żeby te osoby sprezentowały to innym, bardziej może potrzebujących, że tak powiem. Ale tu w przypadku Ewy i Andrzeja zgodziłam się dlatego, że to są próbki i że to są kosmetyki wszystkie ekologiczne. Nie wszystkie rozszyfrowałam, bo przed chwilą rozpakowałam jeszcze dwie paczuszki, ale szybciutko podzielę się z Wami, co w tej paczce dostałam. I tutaj takie zapachy się rozchodzą po pokoju, że aż miło. Bardzo lubię testować produkty, zwłaszcza ekologiczne. No, jest taki czas, że mamy możliwość testowania różnych kosmetyków i ich także kupowania. Ja się z tego bardzo cieszę, bo pamiętam czasy, kiedy naprawdę niewiele było w sklepie. Często trzeba było się dobrze nagimnastykować, żeby dostać jakiś dobry kosmetyk. I nie były to kosmetyki naturalne. I teraz, kiedy mam taką możliwość, to z przyjemnością, z dużą przyjemnością korzystam z takich właśnie kosmetyków. Ale także lubię dobrze się odżywiać i jeść wszystko to, co jest bez chemii. I tutaj też będę miała możliwość przetestowania różnych produktów spożywczych, próbek. I tutaj może od tego zacznę. Są tutaj kawy, które właśnie dostałam od mojej pary, która mnie ogląda i której bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że pamiętaliście o mnie i że pomyśleliście, że może chciałabym też to spróbować. Naturalne kawy, rozpuszczalne chyba. Ja większość z tych firm nie znam, choć jedną firmę znam bardzo dobrze i o niej za chwilę będę mówiła. Tutaj biologiczna, taka naturalna kawa z firmy Naturat. Tak, Naturat. Nie znam, kompletnie nie znam. Jeśli Wy będziecie znali którąś z tych firm, to koniecznie w komentarzu mi napiszcie, co o tym myślicie. I tutaj jeszcze kawa cappuccino, na którą mam już tak dużą chrapkę i smaka, że zaraz sobie ją zaparzę, bo ja kawę piję. Piję kawę, mam taką porę w tak, piję o konkretnej godzinie, między 11 a 12 najbardziej mi smakuje. A że ja jestem, mam niskie ciśnienie, więc potrzebuję takiego kopa w postaci właśnie kawy, kofeiny i to mnie napędza później przez kolejnych kilka godzin. I tutaj trzymam ciasteczko w 100% czyste, naturalne, a więc do kawy zaraz będę coś sobie chrupała i czekolada 75% kakao, ekologiczna czekolada. One oczywiście wszystkie te produkty mają różnego rodzaju oznaczenia, EcoCert i inne. Jeszcze dwie kawy z też firmy. Tutaj dostałam właśnie taką torbę. I tu sobie zobaczcie, to jest też jedna z firm, która produkuje naturalne kosmetyki. Ja uwielbiam takie materiałowe torby na zakupy i staram się zawsze mieć przy sobie. Nie znoszę reklamówek i znoszenia tego do domu i później nie wiem, co mam z tym zrobić. No wyrzucać właściwie całą i dobrą reklamówkę do kosza, więc je zbieram i później sama nie wiem, co mam z nimi robić. No i jeszcze słodkości, jest tutaj biomasełko takie czekoladowo-orzechowe, jeśli rozumiem dobrze tu po niemiecku. I co tutaj jest jeszcze? To są jakieś żelki chyba owocowe, też organiczne. I to są kawy, nie, to są
To są przyprawy. To są przyprawy. Oregano, rozmaryn, to jest jakaś mieszanka przypraw, więc świetnie. No, przyprawy u mnie w mojej kuchni także odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę, bo ja może nie aż tak bardzo lubię sobie przyprawiać w takiej dużej ilości, dodawać przypraw do potraw, ale dla zmiany smaku coś tam sobie dodaję, tak jak mówię, w takiej niewielkiej ilości, żeby tylko czuć delikatny posmak właśnie przyprawy. I tu jeszcze jest lizaczek, przepyszny na pewno, i serduszko jakieś czekoladowe. I tutaj jest zestaw herbat, indyjskich herbat organicznych. Ja uwielbiam herbaty, zwłaszcza zieloną, owocowe, białe herbaty, więc to na pewno będzie coś fantastycznego. Zielona herbata z różą, masala, chai, honej, czyli z miodem, zielona herbata. Tutaj jeśli ktoś, któryś z Was piła tę herbatkę, to też koniecznie dajcie mi znać, jak Wam smakowała. Ja kocham herbaty i wypijam ich kilka szklanic dziennie. Więc super. I teraz tak, i przeszłabym teraz do kosmetyków i tylko Wam powiem, że tę firmę, którą znam i bardzo sobie cenię, to jest firma Eco Cosmetics. Ja z tej firmy miałam krem i wielokrotnie toniki. Taka właśnie ekologiczna, naturalna firma Eco Cosmetics i ja tutaj mam mnóstwo próbek, nie wszystkie wyjęłam i są tutaj kremy na noc, kremy na dzień, coś do mycia, twarzy, ciała, balsamy i widzę, że tutaj też jest, co tutaj jest, są też takie podkłady z wysokimi filtrami, więc na pewno, ale zanim nałożę na twarz, to będę musiała sobie to wszystko wyszukać w internecie, bo nie wszystko jest dla mnie pewne, że to jest właśnie krem, czy też może coś do ciała. Kilka kosmetyków sobie już otworzyłam i testowałam. To jest bardzo fajny krem do twarzy. I sprawdziłam to w internecie, na stronach z naturalnymi kosmetykami. Te eko kosmetyki są dostępne i kremy są w bardzo przystępnych cenach. One nie są też jakieś tam bardzo niskie, ale tak 70-80 zł 50 ml kremu można sobie kupić. I teraz jeszcze są bardzo fajne rzeczy z firmy Luwos, chyba niemiecka. Tutaj mam maskę nawilżającą. Są takie dwie saszetki po 7,5 ml. Maska peeling, maska anti-aging, przeciwzmarszczkowa. I tutaj użyłam maski z glinką i muszę Wam powiedzieć, że przepięknie buzia po niej wyglądała i taka jedna saszetka starczyła na moją twarz i dekolt i córki, także taka jedna saszetka wystarczy na pewno na dwa razy i ona tak delikatnie zastygła na mojej buzi i tak ją rozświetliła, bo ona jest chyba, ta maseczka była, no taką witalność miała dać skórze i rzeczywiście bardzo fajnie ta skóra wyglądała po zmyciu tej maseczki. Choć ja masek z glinką nie za bardzo lubię, w ogóle mam glinki, często do nich sięgam, one mi zastygają na twarzy, ja nie lubię tego efektu, oczywiście spryskuję albo dodaję troszeczkę oliwki, olejku jakiegoś, żeby to zastyganie nie było tak bardzo intensywne. I mnóstwo próbek także z innych firm
o których będę Wam mówiła, na pewno wspomnę o tym albo w projekcie Denko, albo może nawet w ulubieńcach. I tak pierwotnie w tej paczce miały znaleźć się właśnie te trzy pomadki, a właściwie nawet jedna na początku. No ale tak to się dzieje, jak ktoś wysyła paczkę, to no, została ona naprawdę po brzegi wypełniona innymi produktami. I z tego się niezmiernie cieszę, bo ja mam potrzebę cały czas odżywiania i nawilżania moich ust i tu jest firma Nub, chyba tak to się powinno przeczytać, i tu jest z aloesem. Druga właśnie z tej firmy Eco Cosmetics i to jest wegańska pomadka. Ale nie doczytam się bez okularów, co ona tutaj ma w sobie, i tutaj jest z aloesem i z oliwą z oliwek kolejna. Także trzy pomadki z różnych firm. Używałam każdej z nich. Już powiedziałam, co komu przekażę, bo no, kilka osób już tutaj grzebało w tej paczuszce i każda coś tam sobie chciała skubnąć. Na pewno się będę dzieliła, bo to mam zapasy pełnowymiarowych produktów, które gdzieś tam kiedyś dostałam, kupiłam. A, no i na pewno tutaj kilka osób jeszcze skorzysta z tej paczuszki. I cała masa jeszcze różnych produktów, zobaczcie. I tutaj mam i olej kokosowy, który jest w takim cudownym słoiczku. Uwielbiam takie miniaturki. I różnego rodzaju kremy do rąk, no i inne produkty, które jeszcze nie rozszyfrowałam, chociażby nawet takie dwie butle i przed chwilą rozpakowałam, naprawdę nie wiem, co w nich się znajduje, ale tak jak mówię, na pewno będę o nich wspominała, i ekologiczny długopis w drewienku i coś, co mi tak niesamowicie pachnie, i chyba to jest, nie wiem, co to jest, to o mydełko. Ależ to tak cudownie pachnie taką łąką, rozgrzaną łąką jeszcze po deszczu. Cudowny zapach, naprawdę takiej natury. Fantastyczne rzeczy. Bardzo, bardzo się cieszę i pozostaje mi tylko jeszcze raz podziękować za tą paczuszkę. Będę z przyjemnością używała tych kosmetyków, a z Wami oczywiście będę się dzieliła na bieżąco, jak smakują pewne rzeczy i jak sprawdzają się na mojej skórze. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia niebawem w moim kolejnym filmiku. Cześć!